Boga. Jeszcze halo, Patryk Boro, bo mamy kogoś na publiczności. Tak, a z nami po raz kolejny jest Oliwia. Oliwia, tym razem masz pytanie do... Do Stiplera, hejka. Mam w sumie jest dwa pytanka. Tutaj. Siemano. Stifler dogląda, czy kojarzy, czy nie? No, nie wiem, no niech samo opowie. Pierwsze pytanko to jest takie, czy naprawdę 30 sekund to jest twój rekord i potem odhaczasz laski tak naprawdę i odliczasz w między stosunku do 30 sekund? A drugie pytanie, kiedy w końcu przyjdziesz na ten botoks do Oliwki i czy jesteś dumny z tych swoich wierszów, co piszesz? Bo ja mi się osobiście, wiesz, jakie ja mam zdanie chyba ale na ten temat. Ale jakich wierszów? Myślę, że wiesz, jaki. Mam gdzieś zdjęcie, ale zasięgu tu nie mam. Mogę rozumiem. Później ci pokazać. Wiersze jej pisałeś, Stifler? Nie, dla mnie, spokojnie. Na przykład wiersz dla pieniędzy, więc mogę później pokazać. Aha, afirmacje. No. Aha, no to spoko, no. Jesteś z tego dumny. Dobra, a co w sprawie tego rekordu 30 sekund i czy rzeczywiście odliczasz podczas stosunku? Nie, po prostu wiesz, ja się szybko spuszczam, nie? No to wiem, okej, to wiem. No to odliczasz 30 i potem... Takie... Skąd wiesz? Mieliście stosunek? My nie mieliśmy, ale możemy po konferencji sprawdzić, więc spoko. Spoko. Ona podobno w 20 dochodzi. To dla mnie chyba za dużo. Czyli Stifler ma już stosunek załatwiony. O kurwa, no. I to mi się podoba konkretnie, a zajebista nie... Zajebista konferencja. Od dwóch konferencji nie wiemy, kto komu loda zrobił. Słuchaj, tutaj... A tu konkretnie. Dzisiaj wszyscy chcieli walkę, próbowali sobie wykrzyczeć walkę, a to proszę, dziewczyna wykrzyczyła sobie seks. Ja nie usłyszałem. Nie, bo... Mówię, że wszyscy dzisiaj próbują wykrzyczeć sobie walkę z kibiców tutaj, a babka wykrzyczała sobie ze Stiflerem seks. A, i seksik Stifler też zadowolony, nie? Chyba. Dobra, teraz mordeczki przed wami niespodzianka, która była na pierwszej części, tylko po prostu musieliśmy się wstrzymać. Będzie face to face Alana kontra dwóch Lazik, Pazik. Kurwa, jak to brzmi. Lazik, Pazik. Lazik, Pazik. Trzymaj tak, wy. Na jednego jedna pięć. Robią na tobie wrażenie, chłopaki? Nie. Także... Po kolei skarżą. Na początku myślałem, że oni są razem. A że para, tak? Dobra, bo się zakochasz? Patrz, się gardę, on się boi. Kuba, wystraszony jesteś. Nie. Ja jestem jeszcze po wczorajszym imprezce, ale jestem przekonany, Alani, że się zdziwisz za tydzień. Ale wy właśnie się nie obawiacie, no bo Alan jednak pokazał z Denisem, że no ma twardą szczękę, bo jednak Denis kawał chłopa, jednak mu nie poradził się, a wy wyglądacie co najmniej jak połowa Denisa. Jakbym się bał, to w dwójkę. Jakbym się bał, to bym nie wychodził do tego pojedynku. Ja nic mu sportowo nie odbieram, bo szanuję naprawdę to, co zrobił z Denisem i wiem, że to będzie dla nas ciężka przeprawa, ale no podejmujemy się i mam nadzieję, że będzie to naprawdę fajne widowisko. Dobra, panowie. To czekamy, 2-1, wchodzą naraz na Lana i 19 lutego zakupujcie pay-per-view bilety na Atlas. Dziękujemy bardzo za tą część, zapraszamy. Dzięki. Na studio i na koniec.